Chcemy rozważać Słowo Boże. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Marka, na rozdziale 10. Chciałbym przeczytać raz jeszcze fragment historii, który odczytał nam brat Marian. 10 rozdział Ewangelii Marka, wiersz 13. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gronili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął. Zastanawiałem się, jakiego rodzaju dzieci były tutaj przynoszone do Jezusa. Czy były to niemowlęta, czy były to dzieci prowadzone za rękę, czy byli to już może nastolatkowie, a może nastolatki, które szły u boku swoich rodziców. Tekst biblijny nie wyjaśnia nam tego, nie doprecyzowuje. Język, którym posługuje się Marek, opisując dzieci, tutaj takie słowo greckie się pojawia, paidion. To słowo może odnosić się do niemowlęcia, które jest przyniesione, ale może odnosić się również do dwunastolatki. Marek tym słowem opisuje córkę Jaira, która została wskrzeszona przez Jezusa. Córka Jaira była już nastolatką, miała 12 lat. Tym słowem opisany jest też w Biblii syn Abrahama, którego ojciec miał złożyć w ofierze, a Ellen White sugeruje, że miał już wtedy około 20 lat. A więc tak naprawdę może być to dziecko w każdym wieku, czy to niemowlęcym, czy takim chłopieńcym, dziewczęcym, czy nastoletnim, czy nawet powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem już taki dojrzały młodzieniec. Biblia tutaj warszawska oddaje to słowami przynosili. Więc ktoś mógłby powiedzieć, no to na pewno musiały być dzieci, bo tylko dzieci, ewentualnie jeśli byłaby jakaś choroba, można przynieść. No ale jest to takie, można powiedzieć, może nie do końca właściwe tłumaczenie, bo greckie słowo prosefero oznacza przyprowadzać, przynosić, a nawet ofiarować. To jest bardzo ciekawe, dlatego że to, co robią ci rodzice, jest takim wyrazem ich pragnienia, aby poświęcić swoje dziecko Jezusowi Chrystusowi, aby przynieść i jakby ofiarować właśnie Zbawicielowi. Widać, że rodzice są tutaj bardzo mocno zaangażowaną stroną w tym wszystkim. Tu nie jest powiedziane, że te dzieci przychodziły do Jezusa, a uczniowie je odpychali. To rodzice przyprowadzali je do Jezusa. Ewangelista bodajże Mateusz w taki sposób to opisuje, że widać wyraźnie, że te dzieci były jakby podmiotem aktywności tych rodziców. To inicjatywa przychodziła ze strony rodziców. Rodziców albo może opiekunów, bo tak naprawdę nie jest napisane, że to rodzice przynosili dzieci. Tu po prostu jest powiedziane o jakiejś grupie osób, która zaangażowała się w to, żeby przyprowadzić te dzieci do Jezusa. No i pytanie, po co? Czytamy w tym 13 wierszu, aby się ich dotknął. A postawa uczniów to taka nagana, to taka
To taka postawa, która jest taką dezaprobatą właśnie dla tego, czego pragną rodzice. Padł czas Jezusa. Jeszcze raz? Padł czas Jezusa przyjąłem. Tak, może właśnie tak było. Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli kilka fragmentów z Ewangelii Marka, które pokazują, co dzieje się, kiedy Jezus, Chrystus, dotyka kogoś. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu rozważaliśmy sobie fragment z pierwszego listu Jana. Jan mówił o tym, dlaczego opowiada o Jezusie. Mówił o tym, że z tego rodzi się radość. Ta pełnia radości to jest wtedy, kiedy inni poznają Jezusa i mogą przeżyć z Nim coś, co On przeżył. Mówiliśmy tam o wejściu w bezpośredni kontakt. O wejściu w taką osobistą społeczność. Nawet Jan właśnie oddał to takim słowem, które wskazuje na fizyczne takie dotknięcie, chociaż inne momenty Pisma Świętego oddają to właśnie jako takie zdobycie osobistego doświadczenia. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział pierwszy. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka. I zobaczmy wiersz 40 i kolejne. Czytamy tutaj: i przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. To jest pierwsza historia w Ewangelii Marka, kiedy czytamy o tym, że Jezus się kogoś dotyka. Co się dzieje, kiedy Jezus dotyka się tego człowieka? Następuje zmiana. Ten człowiek śmiertelnie chory, dzięki Bożemu dotknięciu, doświadcza ratunku, doświadcza uzdrowienia. Jeżeli otworzylibyśmy siódmy rozdział Ewangelii Marka, to tutaj w wierszu 32 i kolejnych czytamy: i przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. Czyli innymi słowy, prosili, żeby się go dotknął. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. Spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego. I zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. Jezus dotknął się języka tego człowieka i powiedzielibyśmy, rozwiązał ten język, tak? Ten człowiek zaczął mówić. Moglibyśmy czytać jeszcze inny fragment. W kolejnym rozdziale, w rozdziale 8, gdzie jest powiedziane, że 22 wiersz: przyprowadzili do niego ślepego i prosili, aby się go dotknął. No i Jezus faktycznie dotknął się jego oczu i ślepy odzyskał wzrok. W Ewangelii Marka, gdy Jezus dotyka się kogokolwiek, to zawsze dzieje się to w kontekście uzdrowienia. Zawsze dzieje się to w kontekście wyprowadzenia tego człowieka z jakiegoś trudnego stanu, w którym ten człowiek się znajduje. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że w Ewangelii Marka nie tylko Jezus jakby z własnej inicjatywy dotyka się człowieka, czy na prośbę czyjąś dotyka się człowieka, ale w Ewangelii Marka mamy wiele historii, gdzie ludzie cisną się do Jezusa, żeby się go dotknąć. A więc to jest ciekawe. Z jednej strony inicjatywa przychodzi od Zbawiciela, ale z drugiej strony ta inicjatywa też, ona wychodzi z tej drugiej strony. Moglibyśmy w Marka w 3 rozdziale przeczytać o tym, w wierszu 10. Czytamy tutaj takie słowa: albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Może nie będę już prosił o otwieranie fragmentów Słowa Bożego, ale na przykład w 5 rozdziale,
Tam czytamy o kobiecie, która miała krwotok i która też cisnęła się przez tłum, aby dotknąć się Jezusa. W Marka w 6 rozdziale jest powiedziane, że wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. I kiedy tak czyta się całą Ewangelię Marka, to wiecie, za każdym razem, gdy Jezus dotyka się kogoś, albo gdy ludzie zbliżają się do Chrystusa, żeby mieć to doświadczenie, żeby dotknąć Go, za każdym razem pojawia się pozytywna zmiana. Za każdym razem pojawia się błogosławieństwo. Za każdym razem choroba, czy opętanie, czy cokolwiek innego, jakikolwiek problem zostaje rozwiązany. I dopiero w tym miejscu, kiedy rodzice przyprowadzają dzieci do Jezusa, uczniowie stawiają kontrę. Uczniowie zaczynają oponować. Widzieli tyle razy, jak działy się cuda, kiedy Jezus miał kontakt z ludźmi, ale kiedy ci rodzice czy opiekunowie właśnie starają się o to, żeby również udziałem dzieci stało się to doświadczenie, uczniowie sprzeciwiają się. Pytanie, dlaczego? Co takiego było w myśleniu uczniów, że właśnie w tym momencie sprzeciwiają się temu? Może myśleli, że te dzieci nie mają potrzeby? Może myśleli, że nie ma potrzeby, aby stało się ich udziałem właśnie to dotknięcie Jezusowe? Może myśleli, że są jeszcze za małe? Może za młode? Może jeszcze nic z tego nie otrzymają, nie zrozumieją? Nie wiem, nie jest tutaj powiedziane, co takiego dzieje się w sercach uczniów, że mają taką postawę. Kiedy czytamy sprawozdanie z rozdziału 10, widzimy, że ten dotyk Jezusowy został również opisany jako włożenie rąk. Czytamy w wierszu 16, w 10 rozdziale. Kiedy Jezus już poradził sobie z opozycją ze strony uczniów, to czytamy, że brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. W podobnych opisach w innych Ewangeliach jest powiedziane, że temu towarzyszyła również modlitwa. Czy pamiętamy może, kiedy spotykamy w Nowym Testamencie ten moment, kiedy jest wkładanie rąk i modlitwa? W Dziejach Apostolskich. O, dziękuję bardzo. Tak, w Dziejach Apostolskich. Wiecie, bardzo często w Dziejach Apostolskich pojawia się motyw wkładania rąk i modlitwy. Najczęściej dzieje się to w kontekście powołania kogoś, czy odłączenia kogoś do jakiejś szczególnej służby i takiego jakby poświęcenia go. I w czasie tego poświęcenia, w czasie tego takiego szczególnej takiej uroczystości, te ręce zostają włożone i jest zaniesiona modlitwa. Ale dzieje się to też w momencie, kiedy wierzący przyjmują Chrystusa i przychodzą apostołowie i wkładają ręce i modlą się i oni wtedy otrzymują takie napełnienie Duchem Świętym. W ogóle to jest ciekawe, dlatego że ręce w Starym Testamencie, w ogóle w Biblii, są symbolem mocy. Czy same dłonie, czy ramię. Często jest powiedziane, że Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej swoim wyciągniętym ramieniem. Albo, że oni widzieli Jego potężne ramię, jak ich wybawiło. To znaczy, że oni widzieli Jego moc. Oni widzieli Jego potęgę. Jezus Chrystus w pewnym momencie, kiedy dokonywał potężnych dzieł mocą Ducha Świętego, zostało mu zarzucone, że robi to poprzez moc demonów. I Jezus mówi, ja czynię to palcem Bożym. A inna Ewangelia oddaje to stwierdzeniem Duchem Bożym. Zobaczcie, jaka potęga, jeżeli sam w cudzysłowie Boży palec jest wystarczający, żeby coś takiego uczynić. Wydaje mi się, że ten akt położenia rąk był takim jakby aktem, czy taką, jakby takim symbolem tego, że człowiek chce doświadczyć Bożej mocy. Że człowiek potrzebuje działania Ducha Świętego w swoim życiu, w swoim doświadczeniu. A modlitwa miała wskazywać na to, że chodzi tu nie o ludzką moc, tylko o boską moc. Bo kiedy apostołowie kładli ręce, to kładli swoje ręce, prawda? Ale poprzez modlitwę
w umysłach tych ludzi, którzy tego doświadczali, miała zabrzmieć tutaj taka idea. Teraz będę doświadczał Bożej mocy. Teraz pragnę doświadczać Bożej ręki w swoim życiu. To jest to, czego pragnęli ci rodzice, ci opiekunowie dla swoich dzieci, dla swoich podopiecznych. Czy to były niemowlęta, czy to były małe dzieci, czy to byli nastolatkowie, czy to byli może dorośli chłopcy, czy dziewczyny. Pragnieniem ich było, aby doświadczyli oni w swoim życiu Bożej mocy i Bożego prowadzenia. Kiedy rozważałem ten fragment, pomyślałem sobie po pierwsze o tym, czy my, mając wpływ na nasze dzieci, wnuki, na dzieci, które znajdują się w naszym otoczeniu, czy my jesteśmy gotowi złożyć życie tych dzieci w ręce Boga? Tak jak mówiłem wam, dosłownie w ostatnich kilku minionych tygodniach miałem niemalże tydzień w tydzień okazję spotykać się z młodymi ludźmi, którzy w jakiś sposób są związani z naszą wspólnotą, czy to poprzez rodziców, w sumie to w tych okolicznościach zawsze poprzez rodziców. A jeden z nich powiedział mi: moja mama zawsze miała wobec mnie oczekiwania. Zawsze chciała realizować przeze mnie swoje ambicje. I kiedy opisywał swoje życie, to podsumowując wszystko to, co powiedział, powiedziałbym, nie czuł się szczęśliwy. Nie czuł się szczęśliwy. Nie wiem do końca, jak jest w tym domu, jak jest w tej rodzinie, ale powiem szczerze, że zadawałem sobie pytanie, czy ta osoba, która miała wpływ na życie tego młodego człowieka, czy ona szukała Bożych pomysłów dla tego młodzieńca? Czy ona szukała Bożych dróg dla tego młodzieńca? Czy raczej miała jakieś swoje wyobrażenia, swoje koncepcje, w które próbowała dopasować tą młodą osobę? Czy jesteśmy gotowi? Tutaj pamiętamy, ci ludzie przynosili Jezusowi te dzieci. To słowo bardzo często oddaje ten akt, kiedy człowiek przynosi ofiarę i kładzie ją na ołtarzu. To słowo opisuje też ten akt, kiedy Abraham był gotowy złożyć swojego syna w ofierze. Czy jesteśmy gotowi poszukiwać Bożej drogi? Wiecie, to jest, myślę, bardzo ważne, bo jeżeli próbujemy umiejscowić jakiegokolwiek człowieka w miejscu, które nie jest dla niego, to on nie będzie szczęśliwy. Ja myślę sobie o swoim miejscu we wspólnocie. Wiecie, od wielu lat przygotowuję się, bo jest to okres cały czas przygotowawczy, do takiej służby pastorskiej na 100%. Wiele razy przeżywałem różnego rodzaju doświadczenia i były momenty, kiedy tak czułem, że strasznie mi jest niewygodnie. Strasznie mi jest niewygodnie. I zawsze sobie myślałem, czy to tak właśnie być powinno. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy o planach ewangelizacyjnych, bardzo mi się to podobało. Po pierwsze, spotkanie o planach ewangelizacyjnych poprowadził kierownik ewangelizacji. Tak się składa, że jest to akurat moja żona. Powiem wam, że jak wróciłem z tego spotkania, to pomyślałem sobie, ale jestem szczęśliwy, bo zrobił to ktoś inny. Jestem pastorem i czasem wydawać by się mogło, że powinienem robić i to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Ale pytanie, czy to jest Boża wizja dla mojej osoby, czy to jest ludzka wizja dla mojej osoby? Powiem wam, że wróciłem naprawdę szczęśliwy. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach i podczas tego spotkania powiedziałem, że bardzo nie lubię chodzić po urzędach, załatwiać salę, jakichś takich rzeczy organizacyjnych. W minionym tygodniu brat Sylwester rozmawiał na temat sali. Moja małżonka zajęła się sprawą związaną właśnie też z klubem zdrowia i tym pierwszym spotkaniem. Zadzwoniła do Beaty i powiem wam, że mówię, Panie Boże, co tu się dzieje? Dzieje się coś, w czym naprawdę czuję się bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dlatego że ja wiem, co potrafię zrobić, wiem, co lubię zrobić, wiem, w czym czułbym się dobrze.
I za każdym razem, kiedy faktycznie mogę znaleźć się w tym miejscu, które jest dla mnie, to wiecie, odbieram to jako radosne, jako pełne takiej satysfakcji doświadczenie. I tak, kiedy rozmawiałem z tym młodym człowiekiem, pomyślałem sobie, jak to jest, jego mama, osoba skądinąd, która osiągnęła bardzo wiele w życiu, ale ona próbowała przez wiele lat umiejscowić go gdzieś, gdzie cały czas czuł się tak bardzo jakoś niewygodnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy byli gotowi poszukiwać Bożej drogi dla tych, na których życie mamy wpływ, jako opiekunowie, jako rodzice. Dlatego, że to jest to, co my możemy zrobić. W ostatnim czasie miałem okazję troszeczkę interesować się zagadnieniami misjologicznymi, a więc takim bardzo naukowym podejściem do zagadnień związanych z misją. Powiem wam szczerze, że spotkałem tam bardzo ciekawą rzecz. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale przez pierwsze kilkanaście wieków chrześcijaństwa słowo misja odnosiło się tylko do Boga i Jego posłania na ten świat Syna i Ducha Świętego. Słowo misja przez pierwsze kilkanaście lat chrześcijaństwa nigdy nie było odnoszone do działań ludzi, dla innych ludzi, dla ich zbawienia czy przyprowadzenia do Boga. I dopiero gdzieś w okresie właśnie średniowiecza, reformacji, po raz pierwszy te słowa zaczęto używać do tego, co ludzie mogą również robić dla ludzi, ale podkreślano bardzo mocno jedną rzecz. I myślę, że bardzo ważną rzecz. Że nasza misja jako ludzi może być jedynie uczestnictwem w Bożej misji. I wiecie, że w sprawach związanych właśnie z kształtowaniem dzieci, z wychowaniem dzieci i nawet z prowadzeniem dzieci do Jezusa. Czy jesteśmy dziadkami, czy jesteśmy, no nie wiem, jakimiś opiekunami, czy rodzicami, to misją Boga jest przyprowadzić te dzieci do siebie. My natomiast możemy mieć w tym jakiś udział. Widziałem w tych minionych tygodniach matki, które tak patrzyły na mnie z taką nadzieją, że ja mogę coś zrobić dla tych dzieci. I każdej z nich próbowałem wytłumaczyć, że mogę. Mogę z nimi porozmawiać, mogę podzielić się swoją historią, ale ja nie jestem w stanie zrobić tego, co może zrobić tylko Pan Bóg. Moja mama przez wiele lat bardzo zachęcała mnie, żebym chodził do kościoła, żebym czytał Biblię. Ja jestem jej wdzięczny za to, ale nie potrafiła zrobić czego? Nie potrafiła wejść tutaj gdzieś głęboko do mojego umysłu. Tego nie potrafiła zrobić. To potrafił zrobić tylko Pan Bóg. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby wszyscy, którzy mają wpływ na młodzież, na dzieci, mieli to w swojej świadomości. I teraz chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli nie uznamy, że misja należy do Boga, a my mamy tym tylko cząstkę, jeśli powiemy sobie, że to nasze dzieło, że my musimy, to odnosząc niepowodzenia będziemy odczuwać wielką frustrację, pierwsza rzecz, a druga rzecz, możemy wyrządzić krzywdę tym, na życie których mamy wpływ. Wiecie dlaczego? Bo będziemy próbować mocniej i mocniej i jeszcze mocniej i będziemy nawet starali się złamać w pewnym momencie tą dziecięcą wolę i te dziecięce serca skądinąd w dobrym celu. Bo przecież chcielibyśmy, aby oni powierzyli swoje życie Bogu. Potrzebujemy bardzo dużo takiej mądrości i takiego taktu, żeby właściwie współpracować z Panem Bogiem. Jeszcze raz uświadomiłem to sobie właśnie wtedy, gdy spotkałem Panią Bożenę w tym minionym tygodniu. Naprawdę osobę, która no po prostu, której Bóg otworzył umysł, której Bóg otworzył serce. I ta Pani, podobnie jak właśnie siostra Jelenka, przepraszam, że tak raz jeszcze odniosę się do tego, powiedziała bardzo podobną rzecz. Na etapie spotkań z ludźmi z organizacji świadków
przyszedł taki moment, gdzie oni tak mocno naciskali, tak mocno ją naciskali, żeby ona chrzest przyjęła, że ona w końcu dla spokoju się poddała. Siostra Irenka też opowiadała, że coś podobnego było właśnie w momencie kontaktu jej osobiście z przedstawicielami tej denominacji. Duch Boży. Bóg przez Ducha Bożego. On prowadzi człowieka. I my możemy współpracować z Bogiem. I powinniśmy współpracować z Bogiem. Nie powinniśmy się ociągać w tej współpracy, ale nie powinniśmy też gdzieś tak przed Panem Boga występować w tym dziele. Uczniowie byli tymi, którzy nie potrafili zrozumieć, wydaje mi się, kiedy tak próbuję ocenić ich sytuację, że młody człowiek w takim czy innym wieku, on potrzebuje Jezusa. On potrzebuje Jezusa Chrystusa. Dzieci go potrzebują. Prowadząc właśnie jedną z rozmów w minionych tygodniach, kiedy jechałem, to myślałem sobie tak, młody człowiek, od kilku lat uzależniony od różnych substancji odurzających. W tej chwili 17-latek. Rodzice wydawali się tacy może nie za bardzo zaangażowani religijnie, może tacy troszeczkę zagubieni nawet w tym swoim religijnym doświadczeniu. I myślę sobie, co to będzie za rozmowa? Jak to będzie wyglądało? A kiedy skończyło się spotkanie, zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem, jestem niesamowicie zdumiony. Jestem zszokowany. Po pierwsze okazało się, że młody człowiek, z którym miałem kontakt, to człowiek niezwykle głęboki. To człowiek niezwykle inteligentny. To młodzieniec, który ma tak wielki potencjał. Myślę sobie, wow, taki człowiek w życiu mógłby przecież tak wiele osiągnąć. A z drugiej strony to młodzieniec, który powiedział, że pomimo tego, jak ja go z wierzchu postrzegałem, prawda? Uzależnienie, jakieś problemy, powiedział, kilka lat temu, będąc na kampie, zrozumiałem, że ja się w ogóle nie modlę. I od tamtej pory staram się codziennie wieczorem pomodlić. Wiecie, myślałem sobie, no w życiu bym nie pomyślał, że ten młody człowiek, on się modli. No bo przecież widać tylko tak po wierzchu go, prawda? Jakieś problemy, opuszcza lekcje, to tak, to nie tak. A jednak on się modli. On na swoim poziomie szuka Boga. On nawet na swoim poziomie w jakiś sposób doświadcza tego Boga. I najbardziej zdziwiony byłem chyba tym, że zaproponowałem, że odwiedzę go za jakiś czas. Powiedział, dobrze, bardzo chętnie. Jestem bardzo otwarty, żebyśmy rozmawiali. I mam nadzieję, że Jezus Chrystus pomoże, że Jezus Chrystus go poprowadzi dalej. Młody człowiek, który szuka szczęścia, szczęścia, którego do tej pory nie znalazł. Kiedy z żoną rozmawiałem na temat tego fragmentu, to właśnie jako matka podkreśliła to, co dla niej jest ważne. I myślę, że dla każdego, kto chce przyprowadzić swoje dzieci do Jezusa, żeby inni uczniowie, a więc żeby bracia i siostry nie krytykowali, nie przeszkadzali, żeby nie byli tymi, którzy staną gdzieś na tej drodze albo właśnie jakoś tak krytycznie to oceniając, patrząc, żeby byli tymi, którzy będą wspierali. Wiem, że każdy, kto nie ma dzieci, kto nie miał tego doświadczenia, to zawsze wie najlepiej, jak to powinno wyglądać. Ale każdy, kto już ma to doświadczenie, kto próbował, wie, że jest to coś bardzo trudnego. Bardzo, bardzo trudnego. Łatwiej się o tym mówi i myśli, niż faktycznie w praktyce się to przeżywa. I myślę, że wszyscy ci, którzy podejmują te starania, nie powinni spotkać się z krytyką, ale z taką pozytywną zachętą. Z takim pozytywnym, wzmacniającym słowem, które jeszcze więcej doda im siły. Bo czasem na tej drodze można się zniechęcić. Kiedy te dzieci gdzieś tam gubią się, kiedy ci podopieczni widać, jak konsekwentnie wybierają te złe drogi,
Czasem człowiek chciałby się poddać, czasem człowiek chciałby się zniechęcić. A jednak Ewangelia przekonuje nas, że ten dotyk Jezusowy to jest to, o co powinniśmy walczyć. O to powinniśmy walczyć dla wszystkich, na których mamy wpływ, aby Jezus Chrystus objawił swoją moc w ich życiu. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć to, co moja mama powiedziała, kiedy po swojej modlitwie powiedziałem jej, chcę iść z Tobą do kościoła. Powiedziała tak ładnie mówiąc, żebym sobie nie żartował. Nie mogła uwierzyć, że ten młody człowiek, na którego codziennie patrzyła, chce sam z własnej woli iść do kościoła. Jej ciężko było chyba uwierzyć w to, że pomimo jej wysiłków od tylu lat podejmowanych, one ostatecznie i to tylko wyłącznie dzięki Bogu zostały zwieńczone sukcesem. Bóg dotknął takiego młodego człowieka, jakim byłem kilkanaście lat temu. I chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy byli pewni jednego. Może dotknąć i waszych, i naszych podopiecznych. Jakby nie było z nimi dzisiaj, prowadźmy ich do Jezusa. Nawet jeśli spotykamy się ze zniechęceniami, z jakąś krytyką, z kimś, kto wie lepiej nam tam wyłoży, jak być powinno, nie poddawajmy się. Jeśli Jezus ich dotknie, to to będzie to, dlaczego warto było ponieść jakikolwiek trud. Niech Bóg nam błogosławi. Jemu niech będzie chwała. Amen. Amen.